Siema, tutaj Koza kanał Koza Sport. Witam was w kolejnym Pack and Play na moim kanale, ale takiego odcinka jeszcze nie było. Razem ze mną jest Krzysztof Piątek, razem ze mną jest Jacob i razem ze mną jest Damian. Panowie, sprawa jest prosta. Otwieramy każdy po paczce, potem z tych paczek składamy zespół, a potem dokonujemy absolutnego niemożliwego, bo gramy mecz online i próbujemy wygrać. Grałeś kiedyś Pack and Play, tak sobie nie, dla zabawy chociaż? Nie. No to już jest całkowicie nasz YouTube'owy świat, więc witamy po naprawdę dziwnej stronie mocy. Myślę, że Krzysztof będzie miał najwięcej szczęścia, nie oszukujmy się, więc otworzysz na koniec, żeby nas uratować. Tak więc jest. Pójdźmy po prostu od lewej. Damian, czyli honory. Wiesz co, dzisiaj już trafiłem z Salaha, mam nadzieję, że uda się to powtórzyć. Zobaczymy. Wiesz, jak w ogóle się rozpoznają walkouty, jak się ten... Na przykład tu nic nie będzie. I to niestety nie jest żart, to absolutnie nic nie będzie. Jak kamera najeżdża trochę wolniej... Nie mów, że nic nie będzie, bo nigdy nie wiadomo. Jak kamera najeżdża trochę wolniej, mamy szansę na kartę ocenioną na 83+. Jeżeli świeci się jedna lampka na górze, co mam nadzieję, że dzisiaj zobaczymy, to wtedy... Do takich rzeczy nie dochodzę. Tej Shayra, okej. Nie jest źle, dużo tempa. No tak, mamy dużo tempa. Tak jest. Mamy jakieś włoskie akcenty. No jest Vuley, jest Bentancur, z którym myślę, że mogłeś się zmierzyć na boisku w rzeczywistości. Chyba graliśmy. Dobra. Koza, przejmuj stery. Ja przejmuję stery, przejmuję pada. No ja słynę podobno ze swojego szczęścia w paczkach, ale... To kto ci to powiedział? Raz w życiu Messiego. Zobaczymy. No dobrze, zobacz. Oj. Za szybko? Za szybko. To jest stanowczo za szybko. Ale może ktoś z Mediolanu, zobacz. Ważne, ej, mamy bramkarza. Przynajmniej to jest duży plus, bo no tak, no jak... No pad, za dobre. Pad, ale wiesz co, wyrobił dobre pady. Tak jak między sobą gramy pack and play'e, to jak nie trafisz bramkarza, to jest naprawdę piach. Więc wolisz trafić pada i mieć kogokolwiek między słupkami, kto potrafi piłkę złapać, niż na przykład... Na pewno nie mieliśmy żadnego bramkarza. Kłama jest, co grałem w Kanoi, widzę od razu. O, jest. No, jest. O, on naprawdę był, pomagał ci w ataku. Tak, jak oglądało się te mecze, to byliście naprawdę duetem. To Jacob, Krzyśka teraz musisz trafić. Dobrze. O, teraz to był naprawdę niezły link. Dokładnie. Rok, on chyba, nie wiem, czy jest wypożyczony tutaj z Napoli, czy jak to... Ten, no dobra, to ciebie na chwilę pomijamy. Zobaczymy, na ciebie liczymy będą... najbardziej. Nie wywołując presji. To będą dobre paczki, ale... Ale nie ma dobrej karty żadnej jeszcze, co? Najlepsze na koniec. Tak. Musi być. Ale jaka byłaby... No, okej, okay. To znaczy, że może coś być? To jest inform chyba. Myślisz? To jest chyba inform. Tak, okej. Okay. Włochy. Włochy. Nie. Acerbi, tak. No ale słuchajcie, no... Nie narzekajmy, bo to jest najlepsza na razie karta. A tak, w klasyfikacji od 0 do 10 obrońców, przeciwko którym gra się najmniej przyjemnie. Gdzie byś go umieścił? Pierwszego. Tak? Straszny jest? No wiesz, oni jak graliśmy przeciwko nimi dwa razy w Milanie, no to ja miałem typowy plaster, nie? Ja biegłem w lewo, biegnął w lewo. Ja biegłem w prawo, biegnął w prawo. Ja biegłem do naszej bramki, obiegnął za mną. Czy jest nawet gorszy niż Giorgio Chiellini? Po prostu nie chodzi o to, że gorszy jak Giorgio Chiellini, tylko po prostu mieli taką taktykę, że mnie wyłączyć totalnie z gry, że ja miałem nie istnieć na boisku. No i wiadomo, że jak chcesz się poruszać gdzieś między liniami, no to wiadomo, że lepsze kluby gdzieś grają strefowo obrońcami. No on biegał za mną cały czas, no to jest takie. Ale z drugiej strony, jeżeli go wyciągniesz, to robisz miejsce kolegom, nie? Więc no to tak, jesteś tak, w stanie... to jest prawda, tylko tej przyjemności z gry później nie ma, tak? No. Oby teraz była przyjemność, uwaga, trafiania. Miejmy nadzieję, że właśnie tu będzie przyjemność teraz. Czekamy, żeby szło powoli, tak jak przed chwilą. To nie idzie powoli, no, ale na szczęście właśnie mamy jeszcze jedną paczkę. Czekajcie, tak, napastnik, a Giroud, no nie jest to tempo troszeczkę. Powiedz teraz, co mam z tym zrobić, te karty wszystkie? Te karty bierzemy do klubu, czyli R2. R2? Oj, tutaj dużo. No, a tu jest dużo duplikatów, więc ja to zrobię, żebyś ty nie musiał tego klikać. Proszę. Dynie się świecą. Ale dlaczego nie? Krzysztof Piątek, prosimy. Tak jakby właśnie... Aj, ten czerwony. Arnautowicz. Ale czy my z kimś coś możemy? Go połączyć strasznie. Nie, Arnautowicza raczej tutaj nie wrzucimy. Bo wyleciał daleko za Europę. To nie tak miało być. Mascherano jest. Jest Mascherano. Mamy jest. Chiny, mamy te Chiny. Jest McTominay. Damy radę. Dobra, jeszcze tylko dodamy sobie tu. Kwame musimy dać. Przecież trafiliśmy Kwame, a go tu nie mamy. No właśnie. Bo on jest na SN i dlatego nam go nie pokazało. No to rzućmy. A to jako super zmiennik wejdzie. No nie, i nie wyglądać na atak przecież. Na atak, jako ma chyba 82 tempa jakoś, tak? Czy coś? Jest. 84 tempa, no nie, no napastnik bym miał. W ogóle to 84 mam wrażenie, że go skrzywdzili, bo tak jak patrzyłem... Teixeira musi być. Tak jak patrzyłem, to chłopak miał niezły gaz w meczach, nie? Gdzie widzisz Teixeira? Tutaj, wróć. Cofnij. W górę czy w dół?
tu, lewy dolny. Lewy dolny, no to się jest. Dobra. No okej, chyba mamy wszystkich, nie? No to kłamę damy do podstawy. Tak, no i w ogóle to nam ładnie łączy, no i coś, nie? O. Super. To nawet, tak. Żeby było więcej zgrania, możemy zrobić tak i możemy dać Giru. Okay. Wow. Ej, powiem szczerze, że jak na pack and play i zgranie, to tutaj 83 jest zgranie. Bardzo dużo. Jakby standardem jest koło 60 zgrania. Tylko że nasze zgranie tutaj. Nie. Właśnie nasze zgranie na bójce. Ja stoję na ataku, nie? Więc panowie, pady w dłoń, wybierajcie, który chcecie. Czerwony. Słuchajcie, z powodów technicznych musimy teraz troszeczkę zmienić system, jakim będzie rozegrane to spotkanie. Otóż kontrolować ten mecz będą trzy osoby. Krzysztof Piątek, Koza Sport oraz PLK Damian. Ja wystąpię tutaj w roli komentatora przynajmniej przez pierwsze 45 minut, wrzucając jakieś uwagi między tutaj chłopaków, którzy będą się próbowali ze sobą komunikować. Jak im to pójdzie? Jak będzie wyglądało spotkanie? To już wszystko w tym momencie, zaczynamy. Także ja jestem żółty. Ja jestem czerwony. Ja jestem tym fioletowym, tak. Ale chyba musimy... Tak, będzie trzeba spauzować, tak, i żeby... zmienić. Premia do strzelania. Jak teraz byś uderzył, albo on co uderzy... Co oznacza, że on będzie miał turbo, niesamowite strzały. Ładuj! Właśnie nie wiem. Właśnie to oznacza premia do strzelania. To jest premia do szybkości. Premia do szybkości. Teraz polecam wam biegać. Zasuwaj. Nie podawaj, zasuwaj. Znaczy to taką prostopadłą. Dokładnie. Właśnie... I to jest właśnie tryb. Ja jestem w środku jak mocno... coś. Jestem w środku jak ktoś dorzuć. Ale trzeba uważać. Tylko jest problem, bo on teraz ma tą piłkę. Dopiero nie przy ma, martwej. Nie ma. Dopiero przy martwej to się zmieni. Panowie, więc... defensywa. Defensa. Mam. Nie mam! On pomyli się! Dawaj. Nie po... No, Hulk to prawa noga. Rozumiesz już czemu ten tryb jest... Tak, teraz to już rozumiem. Dobra, teraz jest premia do strzelania. Skasować trzeba, nie? Bo to będzie dramat. Hulk, o rany. I teraz zabierz? Dobrze, macie to. I teraz... Mamy to! Nie mamy! Teraz kontra! Uciekaj, lecisz! Biegnij, daj mnie! Masz dół? Jedziemy. Dawaj, lecisz! Kłamę! Lecisz. Możesz dać środek, albo możesz skończyć... Dlaczego on zwolnił? Bo trzeba uważać, bo mam wrażenie, czasem im piłka jest bliżej, przeciwnika tym zwalnia. Odbija, wiesz? A. Premia do podań, teraz podania są mega celne. Tak, teraz podania będą naprawdę niesamowite. Jest dół. Czekaj, ja można podać. Masz premię do podań, znaczy, piłka nożna w ogóle polega na tym. Masz przód. A kiedy strzelamy? Idę górę. No tu strzały są normalne niestety, więc o tym trzeba pamiętać. Możesz dać środek. Ajajajajaj, ten kur. Można grać, nie? To można, można podawać. Nie. Nic. Słuchajcie, 2 do 0 to jeszcze naprawdę nie jest nic. W tym trybie to jest nic. Zaraz będzie bramka za szybkość. Nie, to jest dribbling. Nie, szybkość. Biegać. Jestem. Nie. No nie, kto jest czerwony? Kto to biegł? Ja nie wiem, kto jest czerwony. Zobacz. Dobrze! Ej, ten bramkarz PSV, naprawdę. Premia do dribblingu, teraz... Górą tam, schodzę między. Ja też staram się tutaj znaleźć sobie... Dobrze! Dośrodkowanie. Idę na długi? Ojej! Delikatnie. No niestety to... Dobra, nie rozumiem trochę tego, dobra, okej. Ale wiesz czemu tak zrobił? Bo mamy słabych zawodników. Pamiętaj o tym, że mamy skład złożony z paczek. I to jest ten problem. A gość ma chyba ligę chińską, co? Żyta. Wrzutka na Krzyśka, dajesz, robisz to, Koza. Dawaj! O Jezus, amatu. Nie zrobiłeś. Oj, to chyba będzie fantastyczna obrona bramkarza. To jest jego dzień. Mura. A najlepsze jest to, że w pewnym momencie tego meczu będzie premia do wszystkiego, tak, za 3 bramki. Której nie wykorzystałem, zdaję się. Dobrze. Nie. Co? Spalony. Spalony. Nie? Dobra, czekamy na tą premię za 3. Zabierz! Zabierzcie mu piłkę! Daj mnie! Dawaj, jeszcze masz czas, jeszcze jest czas! Jest! Środek! Do! No, i czekaj! Ładuj z tego! Jest! Mamy to, robimy! Dobra, koniec pierwszej, widzę pozytywy w naszej grze, panowie. Ty musisz oddać pada, nie? Teraz tak. Jedyny bramkę strzeliłem, nie? Czerwony wyrobił sobie opinię, spoko. Damian i teraz... Spoko. Jakby, ja nie chcę nic mówić, widać, kto jest kapitanem tej drużyny. Jedyny bramkę strzeliłem, ja. Możesz komentować, Damian. I warte jest to 3 gole. Wow. Na to czekaliśmy, dobrze, panowie. Jak strzelamy na bramkę, to 3 gole mogą być? Tak, jeżeli trafimy, to mamy 3 bramki. Dawaj, tutaj ze mną. Okay? Tam. Uciekaj, Krzyku, uciekaj! Dawaj, przyszedł już! Co za wolej, dobra, premia. Ja się zastanawiam, czy nie powinniśmy go o nie. Ślisk! Za 3? Za 3. Za 2? No to jeszcze jest super premia do podań, powiem ci, naprawdę. Uważaj, bo środek będzie grał. Kosa.
kosa. Ale zablokowane! Będziemy się prowadzili. Zlekceważył nas. Teraz musimy strzelić, nie? Gdzie środek? I? Gdzie środek? Długi? Długi? Strzał! Dobrze, dobrze! Ale ile mamy? 5-3, 5-3. Dobra. Co? Nie! Takie ciasteczko dostałeś, że to jest niemożliwe. No więcej już tam nie można było. O ty. Wracamy do gry teraz. My mamy te... Dobra, to ej, może jest... być premia do strzelania. No spokojnie, rozegrajmy to. Tak, wszystko za trzy. Możemy spokojnie. To wygrać, górę gra. Ładuj, wszystko. O, biegnij. Nie! Daj. No! Daj mi. Daj! Daj. Koza! Nie ja, koza to był! Jeszcze na mnie zbawiam. Koza, nie Jezus. Mogłem! Nie! Koza, oddajesz koza. Koza, nie? To tobie odskoczyła piłka w tym momencie. Dlaczego nie podajemy sobie? Ja mu odbiorę. Nie, niestety. Czterech na jednego. Nie, i... no to jest jakby... Wiecie, co robimy najgorzej, nie? Gramy razem. Gramy razem. Czy wyciągamy jakieś pozytywy z tego meczu? Nie. 11-3 panowie. Znaczy, Krzysiek nie ma żadnych pozytywów. My zagraliśmy FIFA z Krzyśkiem Piątkiem. To jest nasz pozytyw. To jest o to chodzi. Mamy nadzieję, że ten odcinek umilił wam czas. My bawiliśmy się świetnie. Ja szczególnie oglądając to spotkanie, w którym nie grałem. Damy nowi, to czerwony to był damy. Wszystkie dla niego. Tam poszedł raz sam, nie? Bardzo, no, to nie była nasza wina, naprawdę, zdecydujcie sam. Zobaczcie, kto trzyma pada. Ten, kto trzyma pada, to jest winny. Nie, ale tak naprawdę bardzo dziękuję. Krzysiek, wielkie dzięki, że mogliśmy razem zagrać. Jacob, miło było poznać. No, cześć. Wielkie dzięki. Nie, spoko, cześć. Na razie. Piona.